Dzień dobry. Nazywam się Sylwana Skarżyńska-Ratlecz. Jestem aktorką. Mam 26 lat, to znaczy we wrześniu skończę 7, więc rocznikowo 7. W tym roku skończyłam szkołę. Dziękuję. No bo jak lekarz nie kazała na słońce wychodzić, to powinna trochę uważać. Szkoda dziecka. Oj, pielucha zasrana tu. Eto. Sylwana! Sylwana! Wstawać! Nie leżysz. Chodź, syneczku, chodź. Chodź, synuńku. Mama, niech wstaje krowa. Buciki, to babcia cię weźmie. Pieluchę mu zmieniłaś? Co? Ale w nocy, a teraz, która w pół do dziesiątej? Zmiana pieluchy. Promujesz się już ile czasu? Chodzisz się, promujesz i nic z tego nie wychodzi. No babcia, no idzie, chodzisz, a kto wie, może jutro dostanę telefon i jadę na plan i zarabiam. To taki zawód, no nie rozumiesz? Nie. Warto by było pójść na babkę. Bo tam reżyserem będzie Piotrek Czaskalski. Wiesz? Aha. To o, lepiej tak, że był dobry reżyser, tak? No jasne. Tylko nie wiem, czy na castingu będzie, czy tam na tym castingu będzie tylko reżyser castingu, czy na zdjęciach będzie Czaskalski, rozumiesz? Tak. Tego nie wiem, ale wiem, że Piotrek Czaskalski jest. No to jest, wiesz, duża postać. Ale on będzie 1 sierpnia robił zdjęcia. Proponuję ci, żebyś poszła na Płaską 61, bo tam są zespoły filmowe i tam są tylko i wyłącznie produkcje fabu. Puławska 61. No i tam są zespoły filmowe i tak jak pójdziesz, to każde drzwi to inna fabuła. Spoko, bo wiesz Basiu, ja do serialu tak się średnio nadaję, bo oni nie mają jakichś tam super charakterystycznych rzeczy, prawda? No ale tym bardziej do fabu możesz iść, tak? No wiem, do fabu jak najbardziej, tak? O, to była 161. Była 161. Dobra, dzięki Basiu. O, cześć, babciu. No to ja już idę, zostawiam Eda. Nie. O. Co? Jaki brudny, to jest szary. A o której przyjdziecie? No nie wiem, późno. Jak to późno? 19:00? Jak najszybciej. No słuchaj, no dobra babcia, no to ja lecę, jak ktoś to dzwoni, mam telefon przy sobie. Kis, kis. Pa. Wciągnij sobie z tyłu keckę. A co? Co? Coś mi widać? Majtki mi widać? Co? Krótka kecka z tyłu sobie wciągaj. Spód stanęłeś. Co? Spód podciągnij. No jej, co dzień pasuje wychodzić. Co no. Dzień wychodne. Pa. Do dziecka trzeba kogoś wziąć. Tor zebrał.
Dzień dobry. Szukam studia filmowego Tor albo... Aha, bo chciałabym zostawić swoje CV i zdjęcia. Dzień dobry. Ja chciałabym zostawić swoje CV i zdjęcia. Jestem młodą aktorką. Dziękuję. Przepraszam, gdzie jest agent, firma produkcyjna Zodiak? O, Zodiak. Dzień dobry. Przepraszam, można? Dobrze. Dzień dobry, ja chciałabym zostawić swoje CV i zdjęcia. Czy mogę? Jestem młodą aktorką. Cześć. Cześć. Ja ci chyba wpierdolę tak w życiu zraz. Wiesz? Ale co? Bo ty jeszcze ode mnie nie dostałaś nigdy, ale bądź pewna, że to cię spotka. Na 7 miałaś być, jak teraz która godzina? Ale musiałam... Mnie to gówno obchodzi, czy ty musiałaś. Ty musiałaś o to. Dziecko jest. Dziecko chce na spacer iść. No ale no... No babciu, no ale no... Musisz... Myślę, że mnie komary w co dzień cieli, ja sobie nie mogę wypocząć. Bo ty dziecko zostawiasz? No ale babciu, no przecież muszę się promować, tak? I mnie to mało obchodzi. Rano przyszłam, ty śpisz najlepsze. Dopiero cię trzeba budzić, żebyś ty dziecko ubrała. Wzięłam rano, później babciu, ja już idę. Na które przyjdziesz? Na 7. Na które przyszłaś? No 9.25. No 20.15. No jakie 15? No przecież już 10 minut rozmawiamy. Tak? Tak. No ty co taka niewyspana jesteś? Babcia, jestem zmęczona, cały dzień biegania po firmach produkcyjnych. No tak. A co ty myślisz, że co ja robię? CV, zdjęcia... Wiedziałaś, jak szłaś na taki kierunek. Wiedziałaś. A ułożyło się tak, że masz dziecko, trzeba dziecko chować. Dziecko jest ważniejsze, jak twoje wszystkie prace. Babcia, no ale chyba chcesz, żebym zrobiła karierę. Dziecko odchowaj. Ale babciu... Dziecko odchowaj, mnie nic nie obchodzi, tylko dziecko. No ale dziecko musi z czegoś żyć. No, a ty je zapracujesz na nie, tak? No muszę spróbować. No, ale już widać, jak próbujesz. A ile już chodzisz? Ile chodzisz? I co? No i nic, ale może akurat dzisiaj ktoś mnie zauważy. Tak. I... A jak nie? No to trzeba pójść jeszcze raz. Jeszcze raz. Do innych firm. Do 10, już chodzisz 100 razy. I diabli z tego. No babcia, no taka praca. No to idź do innej pracy. Idziesz setny raz, a za 103 coś się staje. Tak. No tak, no bo to jest babcia. No... Ale dziecko jest coraz starsze i ono tęskni. Ale... Nie woła mama tu. Nie może usnąć, bo mama woła. No ale... No wiem, że woła mama. No ale przecież będzie szczęśliwy, jak zrobię karierę. Będzie szczęśliwy, może nie bardzo. No jak nie? Może nie bardzo. A co? Może powie, że matka go zostawiała. Ale to jest... Jak to go zostawiała? No tak. To tylko, aby podrzucić komu, jak kukułka jajka. A dasz mamie buziaczka, Edi? A noski zrobisz z mami, Edi? Daj. Ko? No daj noski. Edi. A to nie.
płynie. Nie. Ale dobra wina, dobra. Bardzo ładnie. Pierwszy raz będę być. Czarny se weź. A gdzie jest szan? O, tutaj z chlebu. No to szan zjedz z wierzchu. Zrobisz szany. Nie, ale czerwone mu wystąpiły. Dobrze. O, Jerwin, dobrze zrobiłeś. Już bardzo myślałem, żeby tak wyjechać. Gdzie? Do Łodzi. Bo dostałam propozycję. Kiedy chcesz wyjechać? No nie wiem. I co, zostaniesz ze nim, czy nie? Dzień? Na ile? Na dwa tygodnie. Na dwa tygodnie. Nie, no na 5 dni. Nie, no, nie, nie. Dlaczego? Nie. A gdzie tam w Łodzi będziesz? No nie wiem, no coś tam zapewnią, przecież produkcja filmowa, nie? Tak. O, tak, Szymon dzwoni. Na środku się nie staje chyba. Ale ja chciałam w tym zagrać, bo na koniec ja się będę bronić sceną ostatnią. Możesz grać, możesz tam grać, jak chcesz. W każdym pokoju możesz inaczej grać. Ale, no tak, tylko że wiesz, on ma tam bardzo dobry plener, bo... Ja cię zawiozę na wieś, to tam dobry plener, jeszcze lepszy. No, no tak. Na pole, do lasu, do obory, gdzie chcę. Do świń, do krów, ale tam jest wybieg, jaki tam jest plener. Nie, ale naprawdę, ten film jest kluczowy. Tak. Sylwanka, dzisiaj jest Wielkanoc. Ja nie chcę słuchać takich rzeczy. Z drugiej strony ty wiesz, co jest, jakie ja mam już zdrowie, ile ja już mam lat, to już teraz mnie daj święty i święty spokój. To wyjdzie w praniu, w jednym praniu. I tak jest codziennie? Tak. A więc oszczędne pranie to konieczne. Zróbmy test. Tu pierze wizir, a tu tańszy proszek. Tańszy proszek mi dobro, ale tak to już jest. Zobaczmy jak wizir.